No i jesteśmy. Witamy Was bardzo serdecznie. Widzimy, że jesteście razem z nami. Jak możecie, to tylko napiszcie, czy nas słyszycie. Słuchajcie, wygraliśmy. Krzysiek Ignaczak, Piotr Dębowski. To nie myśmy wygrali, tylko myśmy komentowali mecz, który polscy siatkarze wygrali z Francuzami, z mistrzami olimpijskimi 3-1. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego spotkania. I takie pierwsze Twoje odczucia, Igła. Opowiadaj. No genialny mecz w wykonaniu Polaków. Myślałem po pierwszym secie, że Francuzi się przejadą po nas jak czołgiem. Nic nie zapowiadało, że zmieni się ten obraz gry. Fantastyczny Blizzard w pierwszym secie, który no, dał popis kilku znakomitych zagrywek, ale nagle totalna metamorfoza Polaków. Będziemy dzisiaj pewnie chwalić wszystkich po kolei, ale takie trzy kluczowe postaci to na pewno Butryn, Kwolek i... Dobra, zaraz będziemy o nich mówić, poczekaj. Słuchajcie, z nami jest oczywiście nasz nieodłączny Radek Panas. Cześć Radku, słyszymy się? Cześć, dzień dobry, witam. No to kilka słów tak na początek po tym spotkaniu. U nas tutaj w ogóle świeci słońce, my jesteśmy porażeni słońcem, które świeci właściwie z Kanady, z Ottawy. To nie jest słońce, to jest mój blask. Twój blask, no ten znowu z tą celebrycką swoją taką, nie wiem jak to nazywać, słuchajcie, Radka słuchamy właśnie. No słyszałem tutaj, Igła powiedział, że genialny mecz, oczywiście super, super spotkanie na bardzo wysokim poziomie. No widać było, że spotkały się dwa zespoły, które grają jakby podobną siatkówkę. Dużo fajnych technicznych ataków, plasów, kiwek, mocnych ataków, dużo technicznej zagrywki, sporo obron, no także fajnie, super się to oglądało. No i najważniejsze jest to, że ze szczęśliwym zakończeniem, bo pierwszy set gdzieś tam nie zwiastował takiego zwycięstwa, no ale odłączył się od zagrywki Blizzard, no i ten mecz już zaczął się wyrównywać, także a w tej siatkówce takiej, gdzie nie było tej przewagi zagrywki, no to my okazaliśmy się lepsi. Tak, to prawda. Słuchajcie, prosimy o łapki w górę dla naszych siatkarzy oczywiście, bo to jest też jakiś tam dowód waszego uznania dla nich, więc dajcie te łapki, nie krępujcie się, liczymy na nie bardzo. Wiecie co, tutaj Igła zaczął mówić o tych jakichś naszych wyróżniających się postaciach, no to zacznijmy od Karola Butryna. Zacznijmy od Karola Butryna, debiutanta, który wychodzi przeciwko mistrzom olimpijskim. Pewno jeszcze nie tak dawno w ogóle nie liczył na to, że będzie może grać w reprezentacji kraju. Gdzieś tam pewno marzył o tym, ale nie wiedział, czy to się spełni. A tutaj wychodzi od razu na taki strzał, na ekipę, która, jak tutaj czytaliście przed chwilą, zagrała naprawdę w swoim najmocniejszym składzie obecnie. Kilku zawodników oczywiście tam odpoczywa, tak, ma przerwę, ale ten skład był bardzo mocny. No i Karol Butryn. No ja tutaj patrzę, ja mam Ile on tam natrzaskał. Cyferki. No słuchajcie, Karol zagrał znakomite zawody. 29 ataków,
55% skuteczności, 3 bloki, 3 asy, także no fenomenalne, fenomenalne zawody w wykonaniu Karola. Był, tak, był taką odskocznią dla Janka Fidleja, jak coś było, trzeba, jak trwoga, no to do tyłu, dobrze się znają z Olsztyna, więc widać było, że to zgranie było, że to tempo wystawy no Karol dobrze zna i mu to można powiedzieć, że bez kompleksów, tak, na dobrą sprawę, to co powiedziałeś, Piotrek, wyszedł i grał tak jakby po prostu to był jego kolejny mecz w reprezentacji, a to przecież mówimy tutaj o człowieku, który po raz pierwszy zadebiutował jeszcze 3 dni temu i nagle się okazuje, że dzisiaj w meczu z mistrzami olimpijskimi facet no gra no, po prostu koncertowo, można powiedzieć. I teraz na pewno będziemy mówili o tym, że trener Grbicz będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. No tak, nagle się pojawiają wątpliwości, bo tak jakby mu się mogło wydawać, że tam wszystko jest mniej więcej poukładane, to Karol to rozwalił. Zobaczcie, jaka jest teraz rywalizacja, nie? Wczoraj Maciek Muzej, co prawda może rywal troszeczkę inny, ale Maciek też świetne zawody, tak? 13 czy tam 14 punktów w wykonaniu Maćka i też genialny w ataku, tam ponad 70% chyba wykręcił Maciek na samym końcu. Karol dzisiaj po prostu wziął przykład wczoraj z Maćka i mówi, dobra, to dawaj, ja dzisiaj po prostu zrobię robotę i będę grał jeszcze lepiej. Także no tutaj myślę, że trener, tak jak powiedziałem, będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Widzicie ten wynik? Francja 1, Polska 3. I zobaczcie, jak to się zaczęło. Pierwszy set przegrany do 21, bo ten Blizzard tam sobie wskoczył na zagryweczkę, lutnął 5 razy nie do odbioru. Ja się powiem szczerze, bałem tego meczu, bo jak on się tak zaczął, to mówię tak, co ci nasi biedni chłopcy teraz czują, pewno się bardzo denerwują i tu Radek chyba trzeba podkreślić to, że oni pozbierali te złe emocje, jakoś opanowali nerwy i można powiedzieć, że się w ogóle tym nieudanym początkiem przejęli, nie przejęli się tym, prawda? Wiesz co, tam był, w pewnym momencie ten wynik był bardzo się rozjechał, tam było bodajże 7 chyba, czy nawet więcej, ale jak Blizzard szedł z zagrywki, Grbicz zrobił zmianę, wszedł Kwolek, no to później myśmy już odrobili chyba nawet do 3 punktów tam doszliśmy i to już był jakby taki zalążek tego, że idzie dobrze i fajnie. Przy okazji pokazujemy sytuację w tabeli, mów Radek. Także no super reakcja trenera, reakcja całego zespołu, bo czasami tak jest, że ktoś pójdzie, lutnie 6 asów, 5 z rzędu i układa seta, prawda, ale utrzymać taką jakość, to co mówił tam chyba Paweł Zagumny w studio, na dystansie całego meczu, no jest niezmiernie trudno. No i później nasi przytrzymali to przyjęcie, bo ja też tutaj mam chyba te same staty co Igła. Gdyby wyjąć te 6 asów Blizzarda, to do końca meczu oni już tylko 3 asy zaserwowali, także no już tej zagrywki im zabrakło. Fajnie Karol Butryn, super, ja bym jedyna rzecz to tutaj jeszcze bym taki kamyczek do poprawy, bo to nie jest oczywiście żaden tam przytyk, 6 własnych błędów, to troszkę za dużo, ale mi się podoba inna rzecz. Wszyscy widzieliśmy, jak on tam ładował, miał piorun w garści, czasami raz jak uderzył, to temu Ngapetowi to mało ręki nie urwał, ale ja uwielbiam takich zawodników, którzy właśnie jest siła i za chwilę kiwka taka w trzeci metr, prawda, gdzie tam Ngapet w obronie nawet nie ruszył. To mi się najbardziej podoba w tym siatkarzu, że on do tej siły dokłada technikę i to znamionuje dużą klasę. No tak, bo jeżeli możemy się spodziewać, że kiwać będzie Fornal, że kiwać będzie Kwolek, to no atakujący niekoniecznie musi to robić, prawda? Może nawet nie mieć takich umiejętności i nie czuje się pewnie w takim elemencie, więc ładuje ile Bozia dała. A Karol tutaj pokazał, tutaj zresztą widzicie, bo cały czas rozmawiamy o tych wyborach Nikoli Grbicza i tutaj mamy taką propozycję. Kurek i albo Kaczmarek, albo Butryn. No to właśnie między tym może wybierać tak właściwie Nikola, tak? To, no tak na to wszystko wychodzi. No ja bym nie skreślał jeszcze Maćka, nie? No nie, oczywiście, to dzisiaj, nikt go nie skreśla. Dzisiaj, tak jak mówię, no fajnie, bo zaczęła się szeroka selekcja, a trener wziął chłopaków po to, żeby ich sprawdzać i na każdym meczu ktoś tam coś wnosił. Dzisiaj na pewno
jakby poziomując przeciwników, to była najwyższa półka, tak? I tutaj się wszyscy chyba zgodzimy, że Francuzi przyjechali, no może nie najmocniejszym zestawieniem, bo brakowało kilku tych, załóżmy, zawodników, no ale z tej szóstki... No, Bultor, Klewno, Grebennikow, tak? Brakowało mi się wydaje, że Legofa, tak? No bo Legof jest takim, mówię, no tym środkowym, etatowym, załóżmy... No ale ten Żużu coś tam... Żufrej też dobrze sobie radził. Bardzo dobry, bardzo dobrze się sobie dzisiaj radził, natomiast no kogo brakowało? Klewno, tak? Ewentualnie do Tilly, który siedział kontuzjowany, widzieliśmy, tak, że gdzieś tam po prostu za ławkami. Trochę zmanierowany dzisiaj Gapet, nie wiem, czy po prostu wstał z łóżka lewą nogą, ale widać było, że tam miał muchy w nosie i to wyraźnie nie pomagał swojej drużynie z takim poziomem emocji, do jakiego nas zdążył przyzwyczaić. Ale to nie nasza sprawa, jakby my patrzmy po prostu po drugiej stronie siatki na to, co się zadziało u nas. Myślę, że świetna zmiana to, co powiedziałeś, Radek, Kwola, tak, który wszedł. Według mojej oceny Kwolo no, jasną taką przesłankę daje trenerowi, ty możesz na mnie liczyć, wejdę, poukładam przyjęcie. I tutaj może być jego taka mocna strona, która może być decydującym elementem, jeżeli chodzi o wybór właśnie tej czwórki podstawowych przyjmujących, że potrzebować będzie jednego takiego, który będzie ten element przyjęcia po prostu trzymał. No fajnie było oglądać chłopaków, przecież Kwolo i Tomek to wygrywali razem Mistrzostwo Świata Juniorów, a tutaj mamy nagle taką dojrzałą parę przyjmujących, która nam zaczyna na naszych oczach w jakiś sposób fajnie dojrzewać. I to, co podkreślam, no on był dzisiaj takim facetem od czarnej roboty, tak? Bo już wam mówię tutaj, jak on skończył, że tak powiem. No to zobacz, a ja przeczytam, co Mariusz napisał, dobra, bo tu w bardzo taki skondensowany sposób to ujął. Kwolek zagrał jak na lidera przystało, zimny i wyrachowany, mega końcówki. Fornal nie wiem, czy tu chodzi o, że za dużo, czy dużo ekspresji i emocji. Najlepszy debiut Butryn, Poręba. Tak. No a propos jeszcze Kwolka, weź tam zetnij. Patrzę tak na statystyki, no to żeby tutaj potwierdzić, jakby no najlepsze przyjęcie w zespole, 50% pozytywnego, 27% tego excellent, czyli tego dopiapiu przyjętego w punkt perfekcyjnego, 17 piłek w ataku, z czego 65% wykręcił. Genialny wynik jak na, załóżmy, takiego defensywnego chłopaka, którego no żeśmy nie widzieli. Przecież on nie był wykorzystywany przez Janka File, nie był wykorzystywany do zdobywania punktów, a natłuk tych punktów no naprawdę no to sporo. Pełno było takich sytuacyjnych piłek. Z tych takich sytuacyjnych i to jest takie ważne, że Kwolo potrafi zdobywać punkty właśnie w tych takich wysokich piłkach. Potrafi kiwnąć, potrafi się zachować, potrafi przyczekać. Tam było naprawdę dużo takich piłek, gdzie leciały mu za głowy, gdzie były niewygodne, gdzieś tam przyjęte na wystawione na środek boiska, więc naprawdę no dzisiaj trzeba pochwalić Bartka, że grał naprawdę świetne zawody. Dołożył zagrywkę tam po linii, później zmiana kierunku. Tak. Ty widzisz to, co ja tu wyświetliłem teraz? Piotrek Kowalski pisze, szkoda, kibicowałem Francji, pozdrawiam z Paryża. No dobra, to my tak też Piotrek pozdrawiamy, Kowalski, ale tak... Pozdrawiamy cię, nie. Tu ślemy do ciebie całą miłość, jaką mamy. Tak, jeżeli jesteś kibicem siatkówki, to tak, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, ale za to, że Francuzą, to już tak niekoniecznie. Nie, zostawmy pana. Tak, kibicuje Francuzom. No ale ma Piotrek na imię, tak jak ja, to tak troszeczkę wiesz, dziwnie. Ten też kibicował Francuzom, chciałem to przyznać. Dobra, żebym ja nie powiedział, komu ty kibicowałeś. No dobrze, słuchajcie, Radziu, ja bym chciał, żebyś ty jeszcze jako kiedyś doskonały przyjmujący na boisku też tak troszeczkę ocenił właśnie tych naszych przyjmujących, których dzisiaj podziwialiśmy, bo to faktycznie to, co Igła mówi, że ta para tutaj zafunkcjonowała, no tak, bardzo godnie. No wyście, Igła chyba mówił, że one man show, prawda, Fornal, ale to Kwolek rozpoczął tą super serię takich kontrataków w drugim secie, właśnie w połowie seta, gdzie tam zyskaliśmy przewagę, prawda, ale jak już zaczął sposobem górnym zdobywać punkty, bo była taka akcja, gdzie kiwnął oburącz górą i to wpadło, no to już Francuzi po prostu, no im kopary opadły, także super, dobrze Igła tutaj podkreślił, 65% w ataku, no to genialnie, tam Poręba miał 67 jako środkowi, ale wiem, że środkowi zawsze więcej, jakby ta skuteczność jest wyższa, prawda? Także
bardzo fajnie Kwolek w różnych elementach. Wiesz, ze statystyk wygląda na to, że naprawdę dzisiaj Janek incydentalnie, że tak powiem, używał naszych środkowych, to no myśmy grali też praktycznie bez drugiego środka, prawda, bo Kłos i Poręba w sumie 5 punktów zdobyli, tak, no to, ale jakby ten rozkład tam na tych skrzydłowi, no to jest konsekwencja. Firel zauważył, że skrzydłowi kończą, prawda, no to grał nimi, no dlaczego miał na siłę grać środkiem, gdzie tam na początku tej skuteczności zabrakło. Widać, że fajnie przeanalizował, szukali tych skrzydeł, oni kończyli. No bardzo, bardzo dobry mecz, bo tutaj to, że jest taki fajny rozkład, że ci atakujący mają dobrą skuteczność, to też jest duża rola w tym wystawiacza, prawda, że oni mieli dobre piłki w dobrym tempie. Te piłki takie z kontrataku, gdzie tam były podbijane, no to jest taka wartość dodana. Ale te wszystkie piłki, które były rozegrane przez Firleja, całkiem nieźle, pomimo tego, że tak jak mówimy, troszkę tego środka brakowało, ale to będzie następny mecz, gdzie środkowy dostaną dużo więcej piłek, bo tak naprawdę to dzisiaj Kuba Kochanowski na swoim bardzo dobrym poziomie zagrał, natomiast pozostali tam nie przeszkadzali, mówię o środku, gra się oparła na skrzydłach dzisiaj. Słuchajcie, tutaj pokazujemy oczywiście obrazki z tego meczu Polska-Francja i tak nawet jak się patrzy na te zdjęcia, to nie wiem, czy wy macie takie odczucia, że nasi chłopcy doskonale przy okazji bawili się, po prostu cieszyli się tą siatkówką. Tutaj nie było nawet w takich trudnych momentach jakiegoś takiego przerażenia w ich oczach, jakichś smutnych twarzy. Jeżeli była jakaś taka wściekłość, to taka wściekłość, zdenerwowanie sportowe, prawda? Radek, tutaj nie było tego, że tam ojej, boimy się tych Francuzów, boimy się tych mistrzów olimpijskich. Nie, wyszliśmy na boisko i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Nie, no super reakcja, no poza tym pierwszym setem, gdzie był ten moment, wściekł się ten Brizard, ale tam trener szybko zareagował, chłopcy jakby głowy mieli cały czas w górze te emocje były pozytywne, widać, że też ławka fajnie żyje, prawda, że pomimo tego, że te bandy tam odgradzają ich od tego boiska, prawda, no to oni gdzieś tam za tych band wybiegają, krzyczą. No, atmosfera jest super, no ale to jak jest dużo młodych chłopaków, dużo debiutantów, no to oni muszą gdzieś te emocje wykrzyczeć, prawda, muszą dać troszkę więcej, to nie jest to, że tak jak ktoś ma 38 lat i chodzi po boisku, oni mają być żywiołowi, mają dać dużo energii, dużo ekspresji, to nawet w wywiadzie przed tym turniejem mówił Grbić, że on oczekuje od tych debiutantów właśnie entuzjazmu, energii, jakichś takich pozytywnych zachowań i to było. No, no trudno się z tym nie zgodzić. A ty, Igła, jeszcze coś do tego wątku? Wiesz co, no Radek dużo powiedział. Ja tutaj cały czas siedzę w tych statystykach, no, tak przeglądam sobie. Co tam sobie, ciekawego co jeszcze? Tam dużo rzeczy ciekawych jest. No, no to ładuj. Myślę, że bardzo dobrze dzisiaj zbilansowano, mieliśmy zagrywkę. Francuzi to, co powiedział Radek na samym początku, poza Blizzardem, który w pierwszym secie zagrał ileś tam tych asów, tutaj chyba ma 5 zaznaczonych czy 6. Natomiast patrzę tutaj w te cyferki i generalnie no, wygląda to tak, że zrobili 20, 14, my mieliśmy 14 błędów, a oni zrobili 21 błędów przy dziewięciu załóżmy asach, z czego te 6 było w pierwszym secie, później już tylko 2, ale 21 zepsutych, a my 14. No i zagrywamy 7 asów, więc jest poprawa tego elementu, na który tak na dobrą sprawę my zwracaliśmy uwagę, że weź tutaj się tak, bo jakiś poproszę. Że jakaś taka nieregularna zagrywka, że troszeczkę za dużo psujemy. No i widać, że chłopaki wyciągnęli jakby konsekwencje i dzisiaj naprawdę to dobrze funkcjonowało, nie? Dokładnie. Świetnie grali w obronie, bo to też trzeba przyznać, że staraliśmy się, widać było tą walkę, nawet ten taki ruch do piłki, która już była stracona, ale że był ruch, to też jest przecież ważne i sami kiedyś niejednokrotnie dostawaliśmy, że tak powiem, w ciry od trenera, żeby się ruszać z takimi piłkami, że nas trener namawiał i ganiał, nie Radzio, bo tam człowiek czasami już odpuścił, no bo piłka leciała. No jak sobie nie dasz szansy na obronę, to nie obronisz, prawda? No musisz gdzieś no tak, ale to mówię, to też wynika jakby dzisiaj z nastawienia, determinacji, z jaką zagrali chłopacy, tak? I o to chodziło, nie? Że
że jednak no, mieli tą ogromną determinację i taką wolę walki. I dla mnie to był taki bardzo dziwny mecz, bo to, co powiedzieliśmy po pierwszym secie, no to wszyscy powiedzielibyśmy, że Jezus Maria, 45 minut z prysznicem i jadą chłopaki do domu. Mm. A tutaj nagle się okazuje, że tego drugiego seta... Ale nie, oni w końcówce tego pierwszego seta troszeczkę podgonili. Było fajnie w kilka akcji, to o czym mówiliśmy w komentarzu, że potrzeba kilka takich punktów, żeby to przenieść już na drugiego seta. I tak się stało, nie? Tutaj Mariusz Igła do ciebie pisze. Master Kwolo Igła, kto był cienki jak pistolet na wodę. Nie było dzisiaj cienkiego jak pistolet na wodę. Wiesz co, były pistolety, ale nie na wodę. Jeżeli miałbym dzisiaj na przykład... powiedzieć, od kogo bym chciał trochę więcej wymagać, to chyba od Kuby Popiwczaka. Mm. Że Kuba gdzieś tam w tym całym konstelacji tego składu trochę mi zgasł. No w sensie tak, że go nie widziałem. Nie? Że mógł obronić ze 2-3 piłki więcej, może ze 2-3 przyjęcia, bo dzisiaj naprawdę tam no, ja wiem, że ciskali mocnymi, że tak powiem, gromami tam w niego w pewnym momencie, no ale mówię, no tutaj musi się no, ty, po prostu... Jeśli chodzi o tą pozycję, to jesteś wymagający tak, zawsze. Jestem tak, jestem wymagający, ale mówię, no jeżeli ma ochotę rywalizować tutaj z Pawłem, no to musi po prostu no, wymagać od siebie więcej. Pewnie jest takim fajnym chłopakiem, że dokona swojej analizy i on na pewno dzisiaj może pewnie powie, kurczę, no nie jestem zadowolony, bo wiem, że mogłem zdecydowanie lepiej, no ale jak tak mówimy o tych pistoletach, no to mówię, no to tutaj akurat mówię, od Kuby chciałbym, wymagałbym po prostu trochę ale więcej. To nie był pistolet na wodę, nie, tylko nie, taki nie, śrutek, to, nie było tam tak, pocisku, nie, tylko... Nie, absolutnie nie pocisku, tylko powiemy z racji do tego, że on już szedł na pewien poziom i chciałbym, żeby po prostu poniżej pewnego poziomu jakby nie schodził, nie? Jasne. Żeby na tym stabilnym poziomie cały czas gdzieś tam był. Asia tutaj się odnosi do tego, co wcześniej mówiłeś, no właśnie, jak to Fornal powiedział w wywiadzie, dzisiaj zagrywka w porównaniu do tamtych spotkań, no dobra, no tam jakoś to skromnie powiedział, ale dużo lepsza, tak naprawdę trzeba powiedzieć. Radek, jak to się dzieje, że w jednym meczu zagrywka jest beznadziejna, bo tak to można sobie uczciwie powiedzieć o tych wcześniejszych tam dwóch meczach Polaków, a później nagle to się odmienia w drugą stronę i ta zagrywka jest takim narzędziem, które umożliwia później zdobywać punkty, czy grając blokiem, czy właśnie grając w kontrze. No jest takie magiczne powiedzenie dyspozycja dnia. No i wydaje mi się, że tak to wyglądało. Że po prostu Tomek Fornal wtedy w meczu z Włochami gdzieś wpadł w jakąś taką czarną dziurę i nie potrafił z niej wyjść wtedy, prawda? Ale przeanalizował, na pewno to przedyskutowali, przepracowali to gdzieś tam w szatni z trenerem. No i dzisiaj no co? No 4 błędy, 2 asy. No lepiej, nie, no on sam był jakby niezadowolony. No oczywiście można zrobić 10 asów, prawda? Tak jak Blizzard albo coś, ale no fajnie to wyglądało, bo Igła już zaznaczył 14 błędów, 7 asów, czyli 2 do 1. 2 błędy do 1 asa. No to czy jest bardzo dobra proporcja. Myśmy wczoraj mówili, prawda, że po tych dwóch meczach było 40 błędów do 7 asów, prawda? No czyli teraz odwróciliśmy to do góry nogami i było fajnie. Także no mówię, dyspozycja dnia, może troszkę więcej czasu spędzili na tej sali, bo gdzieś tam też mówili, że mało treningu. Może tak być, że gdzieś nie czuli tej sali, natomiast jest okej. No, i tyle, także mi się jeszcze jedna taka rzecz, to już wczoraj żeśmy powiedzieli też, no, że jest fajna reakcja na porażkę, prawda? Że była porażka z Włochami, a za chwilę 3-0 z Bułgarami, 3-1 z Francją, czyli jest to, co jest dobre. Reakcja na porażkę, nie ma głów w dół, tylko wręcz przeciwnie, jest taka spinka i są zwycięstwa i od razu z tego 8 miejsca, które wczoraj jeszcze mieliśmy przed meczem z Bułgarią, wskoczyliśmy na trzecie miejsce w tabeli. Radek tutaj szybki shot pisze, panie Radku, jak zdrówko, wiem, że u Piotra i Igły wszystko ok, bo dzisiaj podczas komentarza trochę pokrzyczeli, pozdrawiam. No, u ciebie też chyba jest wszystko w porządku, co? No tak, ja jak najbardziej dzisiaj w innej roli sobie na spokojnie przejrzałem ten mecz. Spotkamy się z Radkiem za 2 tygodnie, nie martwcie się. Ale emocje też duże, tak jak się siedzi w fotelu w domku, to inaczej troszkę się obserwuje, prawda, można więcej dostrzec. Taka chłodna analiza. No i fajnie, no wiedziałem, że się dzisiaj spotkamy jeszcze, także tutaj
Ja też się przygotowałem. Także nie poszedłeś świętować, tylko czekałeś na spotkanie. Nie, tutaj się dzielimy z inną kwotą, także wszystko okej. Słuchajcie, tutaj ciekawe pytanie. Dlaczego Karola Butryna nie powoływano wcześniej? Odniosą się do tego panowie? No, to jest taka kwestia, bo już od dłuższego czasu o Karolu mówiono, że zasługuje na powołanie do reprezentacji, ale jakoś tej szans i możliwości nie dostawał. To Igła, jak ty się do tego odniesiesz? Ja myślę, że to jest jakby ugruntował swoją pozycję w lidze Karol, grając kolejny sezon bardzo równo i bardzo dobrze. I to chyba jest przyczynkiem do tego, że wcześniej nie był powołany, bo jednak ta gra jeszcze Karola taka była różna, falowała, nie? Że grał, potrafił zagrać fenomenalne spotkanie, ale potrafił też zagrać mecz, że tak powiem, no, do bani, tak? A teraz ten jego poziom sportowy w trakcie jest stabilny i on nie schodzi poniżej pewnego jakiegoś takiego poziomu, a jak już utrzymujesz się na jakimś tam odpowiednim poziomie, no to zostajesz zauważony przez selekcjonera i wtedy dostajesz szansę do tego, żeby się pokazać właśnie na rynku, na arenie międzynarodowej. No bo teraz trzeba też sprawdzić, czy umiesz sobie poradzić z ciężarem koszulki biało-czerwonej, tak? Bo to jest kluczowe. Ale ja widzę, że Karol jakby... Chociaż oni ostatnio nie grają w tych biało-czerwonych. Tak. Albo granatowa, albo czerwona cała. Ale Karol widzę, że jest taki gruboskórny, jakby tak powiedzieć, że bardzo łatwo, znaczy dobrze znosi te warunki takie stresowe. Mówi, wychodzę, robię swoje, wiem co do mnie należy, jestem atakującym, mam dostać piłkę i ją po prostu prać. A że chłop silny, no to pokazuje. Dzisiaj, no tak jak mówię, no fajne wejście, znaczy przepraszam, wejście, no fajny mecz w wykonaniu Karola. Dobre, tak jak będzie tak grał, to no na pewno tutaj trener w kajecie tam mocno zaznaczy pewnie falamastrem nazwisko Karola i jego dobre spotkanie, jeżeli chodzi o mecz z Francją, no bo o to nam chodziło, tak, żeby jak najwięcej takich spotkań rozgrywała właśnie ta drużyna, która została wybrana, wyselekcjonowana teraz przez trenera Gbicza, po to, żeby zbierali jak najwięcej tych kamyczków do plecaczka zwanych doświadczeniem. Tak? Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie grali z kanerami, tylko tak, z dobrymi drużynami. Jeżeli będzie porażka, to zawsze to jest takie bardzo cenne doświadczenie. Ale wracając do Karola, wiesz, bo ty tak tłumaczysz, że tam no, trzeba się pokazać, poczekać na ten swój moment i tak dalej, ale chyba też tak jest, że jak jest jakiś trener, to ma swoje jakieś grono, w którym się porusza, prawda, swoich ulubieńców, obecnie jak to nazwiemy, no ale zawodników, na których się stawia. Tak? Nie pijesz tutaj do pana Heinena, dobra. Nie piję do Heinena, bo właściwie każdy trener to coś takiego ma. No tutaj akurat Nikola Grbicz zaczyna jakby wszystko od początku, tak, jest otwarta karta. Wiadomo, że igrzyska w Tokio się nie udały, znowu nie było tego zwycięskiego ćwierćfinału, no i jakaś musi być taka krecha trochę pociągnięta. Kilku osób już w tej reprezentacji nie ma, co nie znaczy, że oni są B, tylko po prostu no, następuje jakaś tam też zmiana pokoleniowa. No i Nikola Grbicz chyba zdaje sobie z tego sprawę, że musi gdzieś tam sięgnąć troszeczkę głębiej, prawda? Zobaczcie, jaka idzie nam, załóżmy, jest ta zmiana pokoleniowa, o której mówimy, i idzie to pokolenie teraz właśnie tych mistrzów świata, tak? No bo dzisiaj zobaczyliśmy na boisku Kwolka, Kochanowskiego i załóżmy Fornala. Do tego dokładamy Hubera, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy tutaj. No bo tak jest, cały czas czekamy na jego powrót. Tak, musi się wydarzyć. Norbercik jest przecież też był w takim sztosie, że prawdopodobnie no, wpadłby od razu na gotowo do szóstki do grania, jeżeli chodzi o reprezentację, także mamy czwórkę już tych chłopaków. Mamy Łukasza Kozuba, który przewodził tej grupie, który się pokazał z fajnej strony, jeżeli chodzi o granie, załóżmy, z tą Bułgarią. Także zobaczcie, idą te pokolenia. Może trener też przeanalizował to, że to były takie roczniki, które no, mają w genach wygrywanie, bo oni nie przegrali ani jednego spotkania z tego, co mi się tam, jak sobie dobrze przypominam, to oni nie przegrali ani jednego meczu w swoim roczniku. A, no, tak, jak grali. Tak, wygrywali w poszczególnych kategoriach cały czas. Oni ani wygrywali w kadetach, ani w juniorach nie przegrali tam żadnego spotkania. Tam właśnie dobrze Igła na koniec powiedział, że tam przecież Kozop, to on rozgrywał tym chłopakom, tak, nie? On był w tej grupie. Także jest pięciu, no teraz czterech, bo Huber wypadł, prawda? Ale byłoby pięciu. No także no, jest grupa chłopaków. Ale Radek, ty byłeś przecież trenerem. Dla mnie to cały czas jesteś trenerem, czy za chwilę nie będziesz prowadził jakiejś drużyny, bo różnie to w życiu bywa, ale no właśnie jako trener, no, zgodzisz się z tym, że trener jednak ma jakichś takich swoich
graczy, na których lubi stawiać i czasami gdzieś tam na bok nie spogląda, a warto by było to zrobić? Wiesz co, ja powiem tak, bo to jakby nawiążę do tego Karola Butryna, prawda? Że no. Wydaje mi się, że Heinen się trochę zamknął na Butryna ze względu, wiecie na co, na jego warunki fizyczne. On ma 1,97 m, model teraz jest taki 2 metry, 2,10, 2,30, prawda? Nad blokiem, bo tak i Kurek, i Muzaj, prawda? No to są wielkie chłopy, Kaczmarek też. Ale czasami właśnie zmiana tego rytmu, ja tu mam takie notateczki, jestem dobrze przygotowany. Butryn w tym roku był trzeci najlepiej punktujący w lidze, za Defalko i Atanasiewiczem. W zeszłym sezonie był najlepszy, najlepiej punktujący. Dwa lata temu drugie miejsce, czyli on był jakby od 3 lat był w trójce najlepiej punktujących naszej ligi, prawda? To nie jest przypadek, że on potrafi grać. Ale dwa lata temu był najlepiej punktującym Radzio, wiesz dlaczego? No bo grał w słabym zespole i dostawał dużo punktów. Nie, no jak w słabym zespole, a Seku to jest słaby zespół. No tutaj się zaczynają. Teraz żeś kosno, bo ja tam się do ciebie za chwilę wybiorę tam do tej Częstochowy, ty słuchaj. Nie, ale grał, nie, to... grał z Fabianem, który generalnie no, lubi do tyłu wystawiać i zobacz, i Maciek Muzaj, który grał w tym roku też z Fabianem, no też zanotował dobre statystyki, także tutaj też ma znaczenie pewnie. Jakieś... No tak, tak, ale on dokładał jeszcze zagrywkę, prawda? Także tak, no, tak, tak, tak. Był w czołówce. No ale Vital gdzieś tam pewnie, no tak jak mówię, no taka jest moja gdzieś wizja, prawda? Natomiast on ma fajny charakter, wielki, męski, silny chłop, także, ale też z dobrą techniką. No i wiesz, no i teraz ma co, no ma 4 fajnych atakujących grbicz, bo jeszcze dochodzi Kurek, dochodzi Kaczmarek, ale dzisiaj była ciekawa zmiana, ale taka króciutka. Wszedł pod siatkę na Kurbanowicz. Nie, ale Lipiński też w pierwszym secie, w drugim. I grali przez moment dosłownie na 3 przyjmujących, prawda? To gdzieś to nie było wyeksponowane, bo tam ta realizacja jest dramatyczna, ale to była taka zmiana zadaniowa, czyli no gdzieś tam pewnie jeszcze jeden wariant sobie szykuje grbić, prawda? Jakiś taki zadaniowiec dla Lipińskiego. No pytałeś o to trenerskie, tak, no pewnie gdzieś tak jest, no ale Grbicz widać ma świeże spojrzenie, wiesz co, on 2 lata był w Polsce trenerem, prawda, także on ma pełen przegląd tych chłopaków, bo analizował mecze, przygotowywał się do każdego meczu jako trener Zaksy, no i ma pewnie te notatki i wie kto jak się zachowuje, w jakich sytuacjach, prawda, na kogo może liczyć, na kogo nie. I to jest bardzo, wydaje mi się, pozytywne, bo ja sam jestem ciekawy, jak to będzie za 2 tygodnie, kto będzie w 14, jak to będzie wszystko poukładane. Także no tutaj, wiesz, a zobaczcie chłopaki, jak Francuzi. Tam jest Patry, prawda, Boyer, no i kto tam jeszcze dalej? No. Nie ma, nie? A u nas już jest 4. Także no tak. to jest, to, i to mówię o jednej pozycji, prawda? Tam jeszcze ilu przyjmujących czeka, ilu libero, prawda, fajni wystawiacze, także no będzie ciekawie. Będzie ciekawie, tu przepraszam was za te pokasływanie, ale troszeczkę podziębiony, on z kolei pociąga nosem, to ktoś pytał o zdrowie, to wychodzi na to, że Radek jest najzdrowszy z tej naszej trójki. Się dlatego się od was izoluje. Izoluję się od was, bo chorzy jesteście, ja chcę być zdrowy. No właśnie, cwaniaczek jesteś. Cwaniaczek z PKS-u z Częstochowy. Tak. Z Częstochowy. Medalik. Dobrze, ale to słuchajcie, powiedzmy teraz kilka słów o Janku Firleju. No bo on tutaj grał pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o rozegranie w tym turnieju w Ottawie. No. Prawda? Jak oceniacie jego grę? Bo były wzloty i takie małe, nie nazwałbym tego upadkiem, ale kłopoty, małe kłopoty. Z Włochami chyba trochę było tej niedokładności, to co żeśmy tam próbowali jakby zobaczyć, bo no wiadomo, siatkówkę najlepiej ogląda się z tyłu. My mamy podane troszeczkę inaczej, no bo oglądamy tą realizację, załóżmy to telewizyjną, więc nie jesteśmy w stanie też ocenić, jakie to są te piłki, czy one są wgrane w siatkę, czy one są krótkie, czy one są ten, ale kilka piłek było tak wyraźnie widać, że faktycznie z tymi Włochami, jak się mówi, ta piłka nie latała tam, gdzie miała polecieć.
ale ja uważam, że na bardzo duży plus. Na bardzo duży plus. Dzisiejsze spotkanie świetne w wykonaniu Janka, naprawdę chyba, jeżeli mówimy o tym, czy miałby zdać egzamin, no to zdaje ją na piątkę z plusem. Dzisiaj poprowadził też świetnie drużynę, stabilnie wykorzystywali no, wszystkie swoje atuty, wiedział, gdzie ma grać, czyli nie kombinował, nie był jakimś tam nie wiadomo jakim kreatorem, ale też i były takie momenty, że wrzucił fajnie z trzeciego metra pierwsze tempo do Kuby Kochanowskiego. Także naprawdę no, ja jestem zbudowany tym, że Janek no, na przestrzeni całego sezonu grał fajnie i teraz też pokazał trenerowi, że dobra, no to jestem, też mnie w tym kajecie możesz zaznaczyć, że będę tutaj próbował mocno akcentować swoją obecność. No i chyba Radek widać, że Janek Filej lubi sobie pograć też środkiem, prawda? Jak ma tam, wcale nie musi mieć takiej idealnej piłki do granej, ale czasami próbuje takich właśnie sztuk, żeby coś tam uruchomić na tym środku, to jest bardzo istotne. No nie, no to gra środkiem, gra różne formy tego pierwszego tempa, bo i przesunięta, był taki mecz, gdzie grał bardzo dużo przesunięty, to chyba z Argentyną, włącza Pajpa, ale dzisiaj była taka potrzeba, że te skrzydła grały, prawda, no to grał skrzydłami. Widać, że też ma chłodną głowę i analizuje. Natomiast ja jestem ciekawy, bo to może jak będzie tam następna okazja i Filip Czyszanowski będzie rozmawiał z Grbiczem, ja bym się zapytał, jak on przygotowuje tych chłopaków, tych rozgrywających do meczu, prawda? Czy on mu narzuca im jakieś kwestie, czy tak jak to trenerzy często robią, 2-3 uwagi, prawda? Zobacz. Nie reaguje do krótkiego albo skacze do krótkiego. Ten pomaga do pierwszego tempa, ten nie pomaga, prawda? No tak się przy analizie jakiejś meczowej, przy przygotowaniu do meczu takie są. Czy on narzuca jakieś, czy tylko daje krótkie uwagi i daje jakby wolną rękę, prawda? Bo to też jest czasami, ja pamiętam to Igły, bardzo, bardzo też znany trener Irek Mazur. Jak był w Częstochowie i rozgrywającym był Łukasz Żygadło, to Mazur mu mówił tak: Łukasz, ty tak, między pierwszym a ósmym to masz zagrać 3 razy krótko, między 9 a 16 nie grasz w ogóle krótkiej, później no, rozrysowany miał, co ma robić ten, nie? Byśmy cały się śmiali. Tak, a to jest jednak, to bardziej robił wystawiającego, prawda? A my potrzebujemy. No tak, to już wtedy nie jest rozgrywający, tylko wystawiający. No, który się jakby adaptuje do tego, co jest, co się dzieje na boisku, jakie masz przyjęcie, jakie masz, jak reaguje środkowy właśnie, czy skacze, czy nie, czy jest pomoc ze skrzydła. Te wszystkie sytuacje trzeba widzieć i ja to tak do tego podchodzę. Słuchajcie, tutaj ciekawe pytanie od Edyty Jaworskiej. Na ile dzisiejsza wygrana według was wynikała z dobrej gry Polaków, a na ile z braku rozpisania debiutantów? Nie ma możliwości, żeby nie rozpisać naszej drużyny, bo już było ileś spotkań, więc skauci zrobili swoje i w tym wymiarze po prostu jak tam ktoś grał, no to z tych spotkań gdzieś tam wyskautowali. Jeżeli chcą wyskautować więcej, to znajdą to w systemach. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, to nie amatorka, jeżeli chcą się dowiedzieć jakichś tam informacji, chyba że faktycznie Francuzi podeszli lelum po lelum i w ogóle się nie przygotowali do tego spotkania, no to zostali w takim układzie, że tak powiem, skarceni przez Polaków, no bo dzisiaj wygraliśmy my. No a tutaj ktoś napisał, że z Włochami przegrali z winy trenera, był nieobecny na tym meczu. Ja tam widziałem, że chodził. Ja też widziałem. Wprawdzie się nie uśmiechał z Włochami tak jak dzisiaj, nie? Zauważyliście, że dzisiaj Nikola Grbicz tam parę razy się mocno uśmiechnął i bawił się, co u niego nie jest takie typowe. Za chwilę będzie jakiś mit, że to jest jakiś mruk i w ogóle tak, człowiek, który w ogóle się nie uśmiecha. No to jest facet, który no, zachowuje jakby no, powagę sytuacji, ale i z tą Bułgarią się uśmiechnął tam, jak Szymurkę młodego gdzieś tam podbił piłkę i go tam motywował i dzisiaj się też uśmiechnął, no to są emocje, wiadomo, że nie będzie chodził z bananem cały czas uśmiechnięty, nie wiadomo jak od ucha do ucha, jak mu tam kuper piorą i gość serwuje 6 asów, a co, ma się śmiać? No tak. A i się zagrywają, za asy, szósty. A tutaj dobra też jest odpowiedź, celem meczu z Włochami nie była wygrana za wszelką cenę, tylko przetestowanie konkretnych zawodników. Dokładnie, no. Dokładnie no się właśnie, z tym zgadzamy, właśnie że tutaj tak też było.
ta cierpliwość i te odpowiedzi, które szuka cały czas ten Rogowicz. On dzisiaj w wywiadzie podkreślił przecież z Filipem, tam jak rozmawiał, ta rozmówka, która była przeprowadzona, że on dzisiaj się uczy każdego z tych chłopaków, których powołał, on się musi ich nauczyć. Tak samo oni muszą się nauczyć jego, on ich dzisiaj dopiero poznaje. On mówi, w jakich sytuacjach właśnie tych newralgicznych, tych takich kryzysowych będą się mu zachowywać, na kogo będzie mógł liczyć, jakie będą reakcje. I to nie tylko wydaje mi się, że na boisku, ale i też obserwuję tych chłopaków, którzy gdzieś tam w jakiś sposób stoją w kwadracie, tak? Jak się zachowują i co robią. Jasne. Słuchajcie, tutaj ktoś napisał, Fabian ze spokojem może odwiesić buty reprezentacyjne na kołkach pewno, bo mamy dobrych rozgrywających, tak troszeczkę tak. Tak nie fair, no tak się nie powinno chyba mówić. A poza tym, jak wy uważacie, czy Fabian Żyzga to już jest historia, to już jest przeszłość w reprezentacji? No na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, bo generalnie ja bym nie zamykał drogi Fabianowi, aczkolwiek po tym wywiadach, jak czytam, że te rozmowy nie należały do przyjemnych, to myślę, że za pana Grbicza Fabian się nie pojawi w reprezentacji. No bo sam trener jak mówi, że były nieprzyjemne jakieś te rozmowy, no to chyba go nie powoła, tak? I będzie tutaj stawiał na Janusza, załóżmy, i poszukiwaniu tego drugiego rozgrywającego, co właśnie obserwujemy tam, żeby na to miejsce tego drugiego znaleźć jakiegoś rozgrywającego. Ale kto wie, no jak to jest młody chłopak, Fabian to nie jest przecież jakiś tam stary dziadek, więc ja mam nadzieję, że to sportowo będzie tak dla niego motywacyjnie, że będzie chciał udowodnić, że potrafi grać w siatkówkę na tym takim najwyższym poziomie. Słuchajcie, pamiętacie na pewno historię z Kurkiem, kiedy Stefan Antiga podziękował Bartoszowi za mistrzostwa świata w 2014 roku i Bartosz wtedy był no, w mocnym dole, że tak powiem, takim psychicznym, mentalnym i wcale mu się chyba nikt nie dziwił, bo nagle wypada z reprezentacji i jeszcze później ogląda albo nie ogląda sukces swoich kolegów z drużyny, którzy zdobywają złoto na Mistrzostwach Świata, a później ten sam Kurek jest największą gwiazdą Mistrzostw Świata w 2018 roku. Jest MVP, prowadzi naszą drużynę do złota, do kolejnego tytułu, do powtórki tego tytułu Mistrza Świata, no więc trzeba powiedzieć, że Kurek po prostu pokazał swój charakter, pokazał, że jest facetem i udowodnił właśnie sportowo, że to może był błąd, tak? Że może nie powinno tak się wydarzyć i zatkał wszystkim tym, którzy już go tam skreślili zupełnie usta i myślę, że tutaj Fabian też na pewno będzie chciał coś takiego zrobić, coś takiego dokonać, no bo wiemy, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym rozgrywającym, Radek, tak? Czy nie? Nie, no tak, tylko że wiesz, no, celem chyba nadrzędnym dla tej reprezentacji, dla Grbicza, który dostał tutaj, podpisał kontrakt, są igrzyska w Paryżu, tak? Czyli to są jeszcze pełne dwa lata i gdzieś tam, no może to też bierze pod uwagę, że te lata lecą, prawda? I tyle, no i trzeba szukać. Tak, wiesz, pozycja rozgrywającego to jest trochę inna sprawa, tak? Te lata troszeczkę lecą jakby wolniej, nie? Niż to się dzieje w przypadku atakujących, przyjmujących i tak dalej. No, zgadzam się, tylko że zobaczcie, jakby się Tilly trzymał Toniutiego, to by nie zdobył złotego medalu igrzysk, prawda? Tylko w pewnym momencie przeciął, gdzieś tam wpuścił tego Blizzarda, no, który ma dodatkowe jakieś inne elementy, prawda? Zagrywkę, blok, atak z drugiej piłki, coś tam zmienił, prawda? Nie bał się. Myślę, że tutaj to samo jest jakby ta idea przyświeca. Z całym szacunkiem, ale bez zagrywki, no blok to tak średnio, w obronie też, no ale tutaj trzeba szukać jakichś innych elementów, takich to co pozwoli wygrać jakiś mecz, nie wiem, jedną, dwoma piłkami, nie? To od tego szukamy, wydaje mi się. Jasne. Słuchajcie, tutaj Jakub pisze. Panowie, czy waszym zdaniem Nikola Grbicz skupi się wyłącznie na reprezentacji, czy też obejmie w najbliższym czasie jakiś klub? A ja bym rozwinął to jeszcze, czy powinien się skupić tylko na reprezentacji, czy praca i w reprezentacji, i w klubie to w niczym nie przeszkadza.
Igła, co ty o tym sądzisz? Ja mam swoje zdanie takie wypracowane, bo jedni mają taką tendencję do tego, że o, dobra praca w klubie, żeby cały czas mieć kontakt z siatkówką i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że jednak trener reprezentacji, takiej jaką jest polska reprezentacja, powinien się skoncentrować tylko i wyłącznie na reprezentacji Polski, nie obejmować żadnego klubu. No bo tak jak mówię, no to jest dużo pracy do wykonania dla takiego człowieka. To są jakieś tam wnikliwe analizy, jeżdżenie. On ma jeździć po klubach, on ma rozmawiać z reprezentantami, on ma patrzeć się na treningi reprezentantów. I ma rozmawiać też z trenerami klubowymi. Próbując jakby dojść do jakiegoś porozumienia, żeby przemycać, załóżmy, elementy, które będzie potrzebował w swojej reprezentacji. I to jest klucz jakby tego działania, załóżmy, trenera, więc jakby nie ma tej przestrzeni na ten czas, żeby poświęcić tutaj do klubu. Nas jako związek powinno być stać na utrzymanie trenera, że nie będzie dla niego, załóżmy, jakby no rzeczą nadrzędną powiedzenie, że on tutaj mało zarabia i on musi sobie dorobić po prostu idąc gdzieś tam do klubu, to jeżeli tak mówię, no to mówię, to trzeba tutaj wziąć, dołożyć tam parę złotych, żeby się facet skoncentrował, zabronić to normalnie w umowie, że nie możesz prowadzić klubu, ale nie wiem jaki jest status dzisiaj, na dzień dzisiejszy, czy już został zwolniony z tej Perugii, czy tam ten cały Sirci jeszcze myśli o tym, żeby zatrzymać go, ale obniżyć mu kontrakt, no bo jest przy reprezentacji, bo jest przy reprezentacji Polski, także nie wiem jaki dzisiaj jeszcze jest status, nie potrafię na to odpowiedzieć pytanie, ale z ciekawości gdzieś tam przeszperam strony włoskie i się dowiem jakie tam są, bo wiem, że były jakieś oferty Gardiniego, Anastaziego tak na jego miejsce, ale w którym to momencie jest teraz tego, to nie wiem. Radek, zaraz też się do tego odniesiesz. Poczekaj chwilę, Radek, bo chcę tutaj, Ewa jeszcze a propos Antigi i tego co mówiłem, napisała, że Antiga nie wykluczył Kurka, bo był słaby, chodziło o względy emocjonalne, a skoro wygraliśmy, to Antiga się nie pomylił, udowodnił, że nie ma ludzi niezastąpionych. No to prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych, dobrze, że się skończyło to Mistrzostwem Świata, bo wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby nie było tego medalu, to wtedy wszyscy by powiedzieli, że Antiga popełnił totalny błąd i wykluczył Kurka. Ja tu też nie twierdzę, że Kurek był słaby i nie twierdzę też, że Fabian wypadł z reprezentacji, bo jest słaby. To tak nie do końca jest. Ja mam nadzieję, że kiedyś Bartek napisze książkę i wyjaśni. I wtedy będzie wiadomo wszystko. Jak wyglądała cała sytuacja. Ja nie jestem tutaj jakby władny do tego, żeby wam opowiadać i wynosić, jak to wszystko wyglądało. Ale jak już to mówisz, to rozumiem, że było troszeczkę inaczej. No właśnie. Nie zakrzywiajmy rzeczywistości, że tutaj powiem. No dobra, to teraz Radziuj się odnieść jeszcze do Nikoli Grbicza i tego dzielenia funkcji trenera reprezentacji i trenera klubowego. Ale zobaczcie, że nawet właśnie ten prezes Perugii, o którym Igła wspomniał, ja też czytałem ten wywiad, że czeka Grbicz jakby na decyzję prezesa. On sam nie jest zadowolony, on wręcz na początku mówił, że on się nie zgadza na to, żeby Grbicz prowadził reprezentację, bo gdzieś na tym traci klub. I odwrotnie, nie? I praca w klubie może gdzieś właśnie powoduje, że zaniedbujesz reprezentację, bo zobaczmy, był Heinen w Perugii, nic nie wygrał. Grbicz w Perugii, też tam tylko super puchar chyba Italia, miał zdobyć Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Włoch, prawda? Także nie zdobywają tego, na co ten. I tutaj wydaje mi się, że macie rację, że trzeba się skupić tutaj na pracy w reprezentacji. Są 2 lata do Paryża, trzeba wycisnąć z tej kadry ile się da. To szybko przeleci. Zanim się zorientujemy, to już będą kwalifikacje i trzeba będzie już grać na 100%, a tu Mariusz też mądrze pisze, że trener reprezentacji powinien zajmować się w okresie ligowym na przykład młodzieżą w SMS-ie. No i dla młodych chłopaków z SMS-u taki kontakt z takim trenerem, to też jest od razu taki skok w górę. Ja uważam, że to jest bardzo dobra intencja, jeżeli chodzi tutaj Mateusz, super pomysł, bo faktycznie uważam, że trener reprezentacji już w tym modelu mógłby pracować z młodzieżą, którą ewentualnie będzie wprowadzał do systemu grania pierwszej reprezentacji jak najbardziej, ale to wymaga po prostu spisania umów, jakichś takich rozmów pewnie z trenerem, ustalania warunków, tak? No i pewnie zabrania SMS-u ze spały, bo tam nikt nie będzie mieszkał. Ewa tu pisze, że to, co jest za kulisami i w szatni, to powinno zostać w szatni. To, jakie są prywatne relacje między zawodnikami i nas, powinno obchodzić to, co się dzieje na boisku.
No i raczej zawodnicy się tego trzymają, prawda, Igła? Zresztą ty też nie chcesz puścić pary z ust. Tak, ale z kolei ktoś tu pisze, że rola zawodników jest trzymać to, co w szatni, rola dziennikarzy jest to ujawnić. No, no i bardzo słusznie, tak. I to jest prawda. Mogę wam powiedzieć, że ja nad Igłą pracuję, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo on jeszcze jest w tej szatni niestety. Niestety, ale może faktycznie o niektórych rzeczach powinni mówić sami zainteresowani, prawda? O tych trudnych tematach. Jak będą chcieli, to powiedzą. Bo to różnie bywa. No to co, słuchajcie, jeszcze, co tutaj jest? Panowie, czy macie informację, gdzie odbędzie się turniej finałowy Ligi Narodów i jaka jest szansa, że gospodarzem będzie... Nie, no turniej finałowy jest we Włoszech, prawda? Tak. Dlatego w Bolonii. I dlatego jest też tak ważne, aby wygrywać. Na przykład ta wygrana dzisiaj Polski z Francją to jest bardzo cenna. Pniemy się wyżej w tabeli, a prawda jest taka, że Włosi, jeżeli nie będą się przykładać do tej Ligi Narodów, tak jak to uczynili na przykład rok temu, tylko będą sobie eksperymentować, kombinować ze składem, niektórzy będą odpoczywać, to będą poniżej 8 miejsca w tabeli i wtedy jako gospodarz i tak wystąpią w Bolonii i tak naprawdę okaże się, że tylko 7 pierwszych ekip znajdzie się w tym turnieju finałowym, więc im wyżej w tabeli, tym lepiej, ale... Gospodarz turnieju finałowego oczywiście jest znany. Słuchajcie, Szymon Marciniak, nie wiem czy to ten Szymon, ale pyta jaki wynik. No jeżeli to ten Szymon, to odpowiadamy. 3-1, panie Szymonie. 3-1. No i właśnie tak to jest. Tak, tutaj zresztą też inni potwierdzają, że to jest w Bolonii. No dobra, słuchajcie, to teraz powoli będziemy się chyba z wami żegnać, bo już omówiliśmy ten dzisiejszy mecz, omówiliśmy największe gwiazdy naszej drużyny w tym spotkaniu z Francją. Teraz jest tydzień odpoczynku, jeśli chodzi o grę naszych siatkarzy, prawda? Ale zaczynają nasze dziewczyny i za nie też trzymamy kciuki. To jest też ważne, jak one się zgrywają pod wodzą nowego trenera i życzymy im jak najlepiej, a później za 2 tygodnie już nasi chłopcy będą grać w Sofii. Sofię bardzo dobrze wspominamy z Radkiem też, bo przecież pamiętamy te Mistrzostwa Świata w 2018 roku, tam przecież też były mecze w Sofii, chociaż na przykład z Francuzami, to tam przegraliśmy z Francuzami, w Sofii, tak? Dobrze ja to pamiętam, czy to już nie, to znaczy nie w Sofii. No. Przypomnimy sobie na sobie. No tak, no, ale przegraliśmy na Mistrzostwach Świata Warnie. Z Francją. Warnie, tak, dokładnie. Warnie. Nie, z Argentyną przegraliśmy w Warnie. A z Francją później trochę, tak? No, coś tam było. Coś tam takiego było, ale to nie miało większego znaczenia. No więc na dziś już dziękujemy serdecznie wam, że byliście razem z nami. Cieszymy się, że ta liczba oglądających rośnie. Dajcie te łapki w górę, może nie dla nas, a dla naszych siatkarzy. Będziemy się z wami spotykać na kanale TVP Sport po kolejnych meczach naszej męskiej reprezentacji, więc pamiętajcie o tym, żeby być z nami. A na dziś już dziękujemy serdecznie. Radek Panas w Częstochowie, a w Warszawie Igła, czyli Krzysiek Ignaczak i Piotrek Dębowski. Dziękujemy wam i pozdrawiamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim. Uważajcie, bo się zrobiło ciepło i to jest taka zdradliwa pogoda. Można się przeziębić. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.